Witam wszystkich moich widzów. Przy solarze tutaj będziemy składali z opóźnieniem takim troszkę. No, czas nie pozwolił, prace przy ciągniku, prace polowe. Wszystko w tym roku tak na dziko wyszło, że no co zrobić. Mogło to już troszkę popracować, no ale zakładamy i będziemy korzystać z ciepłej wody. Chciałbym tu jeszcze Wam wszystkim podziękować za wspieranie kanału. Dzięki Waszej obecności uzyskałem 1000 subskrypcji na kanale. Jest to dla mnie bardzo satysfakcjonujące, że ta moja praca taka jest tak troszkę doceniana. Także cieszy mnie to bardzo i serdecznie chciałbym wszystkim Wam podziękować. Co tutaj jeszcze chciałem dodać? Zakładamy te wszystkie rury z powrotem po takiej przerwie zimowej. Robiłem tutaj takie testy sprawności tych rur. Potem Wam to pokażę, jak to wszystko wyglądało. Jest to w pewnym sensie dla mnie zastanawiające. Wydawało mi się, że to działało wszystko super, a jak sobie to popatrzyłem na to w środku, to się dziwię, że to tak działało. Chyba że to nie ma większego znaczenia, ale nie wydaje mi się. Także to Wam potem pokażę, co tam zauważyłem z takiego, co mi się nie podobało bardzo. Wydaje mi się, że te wszystkie takie niedoskonałości poprawiłem, a jak będzie, to zobaczymy w czasie pracy. Także zapraszam na relację. A, tu jeszcze Wam pokażę. Pasta GD-007. Takiej w tym roku będziemy używać. I jedziemy. Tam gdzieś miałem zarzucane, że niepotrzebnie to demontuję, że tego się nie demontuje. No nie wiem, w instrukcji jest, że żeby zdemontować w momencie, kiedy nie ma wody w solarze, więc no ja demontuję. No. Druga sprawa, miałem to wszystko ostreczowane tutaj, a na wiosnę już po streczu nie było nawet śladu, także to też świadczy o tym, ile można było siedzieć. Powiem Wam, że kurczę, słońca nie ma, a rurka jest ciepła. Muszę to w miarę szybko wkładać w takim razie, żeby to się... Wszystko bardzo szybko, sprawnie idzie, aczkolwiek w tym roku zrobiłem taki, tak jak mówię, przegląd taki tych rur wszystkich i no i tak jak mówię, no byłem zaskoczony. Wydaje mi się, że jest to takie kurczę niedbalstwo w montażu tego wszystkiego, jak to było to wszystko montowane, bo nie sądzę, żeby to wypadło gdzieś tam. Jak mówię, no wcale tutaj w tej drugiej skrzynce mam taką rurę, jedną jeszcze nieskończoną. To Wam to pokażę, o co mi chodzi. Połowa solara mamy założone. Ja tutaj wyrzucę tą skrzynkę, wstawię następną i tutaj wam coś tu zaraz pokażę, jak to wygląda. Rozbierzemy sobie tą jedną rurę. Nie wiem czy to widzicie. Teraz to jest ten radiator cały. Dużo. Tu mamy rurkę ciepła. I teraz dużo tych rurek ciepła, to znaczy dużo. Na 20 sztuk 6 tych rurek ciepła nie było wsadzonych w to prowadzenie, tylko były tak włożone. Czy to samo tak potrafiło wypaść? Nie wiem. Dla mnie bardzo wątpliwa sprawa. Następna rzecz to te radiatory strasznie luźne tutaj, kurczę, luźno tutaj wchodzą, czyli tak jakby nie dolegały do tego. Ja to po prostu chytałem w ten sposób tu i cały ten radiator rozciągałem. No, coś takiego. Żeby on tam dobrze przylegał sobie do tej rury. O, i teraz on się tutaj zrobił dużo szerszy i ładnie sobie do tej rury tam dolega. I dopiero teraz do tak uformowanej wkładam tą rurkę ciepła. Idzie to strasznie ciężko teraz. Kolejną sprawą było to, że większość tych radiatorów, ale to myślę, że to przez składanie do tego, te radiatory były przesunięte w dół całkiem i też wydaje mi się, że one powinny być jednak tutaj do samej góry bardziej jak do dołu. No bo tutaj część tej rurki w tym momencie jest odsunięte i wydaje mi się, że to nie działa tak, jak to by powinno. No i teraz to jest wszystko dolega do tego szkła, fajnie, nie to co było wcześniej. No i tu się staram, żeby ten radiator minął tylko tutaj tą część czarną. O, i tak przeszły wszystkie rury. Takie sprawdzenie. Dodatkowo te rurki ciepła wszystkie wkładałem do ciepłej wody końcówkę i patrzyłem, czy to się tutaj nagrzewa, i okazało się, że jedna rurka siedziała dość chwilkę w ciepłej wodzie i po prostu się nie nagrzała w ogóle. Zamówiłem 4 takie rurki nowe, jedna rurka to jest koszt 42 zł. Zamówiłem 4 ze względu na to, że przesyłka kosztuje 50 zł, nie można było tego w Smarcie nigdzie dostać. Więc wziąłem tego już więcej, żeby mieć na przyszłość, w razie czego. Także to mamy tu gotowe do założenia. I jeszcze co mnie tu zastanawia, jedna rzecz. Nie wiem, na ile to jest. Zobaczcie, ta rura jest tak jakby lekko rozszczelniona tutaj była. Nie ma tego. Zobaczcie, jak tutaj jest na tej rurze. Kurczę, jak to. O, widzicie, ile tu jest tego świecącego takiego? A tutaj jest tak skromnie. Dużo jest czarnego. Nie wiem, czy to jest jakieś rozszczelnienie. Nie zwróciłem na to uwagi wcześniej. Ale wydaje mi się, że całe było takie. Nie widzę nigdzie, żeby gdziekolwiek miała jakiekolwiek uszkodzenie. Nie wiem, w zeszłym roku tutaj nas gradobicie takie nawiedziło. Czy to się gdzieś, kurczę, przy tym gradobiciu jakieś lekkie, kurczę, gdzieś coś jest. Ciężko mi powiedzieć. No ale na razie zakładam, zobaczymy. Także, dobra, włożę sobie to tu i jedziemy z drugą częścią. Mam to wszystko pozakładane. Solar przygotowany do 4. sezonu pracy. I teraz wam jeszcze pokażę, jak to jest podłączone. Więc tak, tu u mnie jest, w większości tak będzie, u mnie tu jest zasilanie, zimna woda. Tu mam podłączoną cyrkulację ze zbiornikiem w domu i tu jest wyprowadzenie ciepłej wody. Z tą rurą idzie ciepła woda. U mnie był ten plus, że ja mam wodę ze studni. I teraz tu widzicie, ja sobie to demontuję na zimę, zasłaniam to wszystko steropianem i to se tak zimuje. Ale zasilanie mam tutaj na dworze w studience, nie musiałem ciągnąć z domu. No i tak, i tutaj, tu mi idą te rury, idą do domu, tu i tu po murze i tu wchodzą do domu. Tam w domu idą pod podłogą w jednym pokoju i wychodzą już przy samym bojlerze. Tak, teraz tu nam wychodzą już, tu jest ciepła woda, rura i tu nam wychodzi rura cyrkulacyjna. Tam jest jeszcze grzałka podłączona z solarów do tego bojlera. Teraz tak, i teraz mamy wpiętą cyrkulację na dół. Tu jest trójnik i tu nam idzie zasilanie zimnej wody do tego zbiornika. To jest raz. To jest zawór ciśnieniowy. To jest raz. I teraz tak. To nam idzie, ciepła woda nam idzie tutaj górą. I teraz tam mamy zrobiony trójnik na wyjściu ze zbiornika. Nie wiem, czy to będę w stanie wam pokazać. O, widzicie? Tu jest zrobiony trójnik i tu już tym wężem jest zasilanie do domu, do ciepłej wody. Także z bojlera wychodzi na trójnik i w zależności z którego zbiornika chcemy korzystać, to sobie korzystam. Zakręcam tutaj na tym zaworze i w tym momencie korzystam tylko i wyłącznie z tego zbiornika. Jak ten zawór tu zakręcę, cyrkulacja, no teraz jest też zakręcona. Cyrkulację używam praktycznie tylko jak jest bardzo słoneczny dzień i nie nadąża się odbierać tej ciepłej wody. To w tym momencie włączam cyrkulację, żeby to tam troszkę wystudzić. No i na wyjazdach, jak się jest gdzieś na wyjeździe, to ta cyrkulacja też jest używana. Włączam sobie pompę przez Wi-Fi i tak to działa. Także jak chcę korzystać tylko i wyłącznie z solarów, odkręcam ten zawór, zakręcam ten zasilający ten zbiornik i korzystamy tylko i wyłącznie z solarów. Jak chcę korzystać tylko i wyłącznie z tego zbiornika, zakręcam ten zawór, odkręcam ten i korzystam tylko i wyłącznie z tego zbiornika. Na zimę zakręcam tutaj dwa zawory na cyrkulacji, zakręcam ten zawór i spokojnie tam sobie, a to tam wam jeszcze pokażę zawory spustowe. I spokojnie tam spuszczam wodę, już tutaj nigdzie zasilania nie ma do solarów i tam jest wszystko pospuszczane w tym momencie. Tu jak widzicie są dwa zawory spustowe. Jeden jest na ciepłej wodzie, jeden jest na cyrkulacji. No i na zimę jak się zakręci, wodę spuści się ze zbiornika. Tutaj się spuszcza jeszcze z rur, to jest taki najniższy poziom zrobiony. Jak woda tutaj zejdzie z tego, to, no to już mamy pospuszczane. Jest pewne, że tam na zimę nigdzie woda nie zostaje. Także ja dziękuję za uwagę. Proszę o łapki w górę, subskrypcję kanału. Jeszcze raz dziękuję za obecność na moim kanale, za 1000 subskrypcji. Bądźcie dalej ze mną, oglądajcie, wspierajcie. I do usłyszenia, do następnego. Hej!